Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Minecraftowa z mojej miejscówki w zasadzie jest i ogólnie jest piękny poranek, troszeczkę mgliście, ale jest poranek, słuchajcie. Także, ja się tu z wami, dzień dobry, ja się przywitaju. O, dzień dobry. I co, poleciały jeszcze te nasionka, słuchajcie. Tu mam swoją miejscówkę, tu jest ten cały magiczny gad. Postawiłem sobie skrzynkę i postawiłem sobie itemki, te które straciłem sobie przywróciłem tam kosztem takim, że poprzedni odcinek odpaliłem i zobaczyłem co tam ciekawego się znajduje, więc sobie to przywróciłem, co mogłem. Słuchajcie, mam do przepalenia żelazo, ponieważ chcę sobie zrobić, tu jest ptok jeszcze jakiś. Słuchajcie, chcę sobie zrobić ogólnikowo dzisiaj, wybrać się tam do góry, na samą górę. Na sam szczyt. Zobaczyć co tam jest, ale przed tym, aż jak się tam wybiorę, potrzebuję jakąś drabinę. No i dodałem sobie pewien mod, który daje mi rope ladder, czyli taką drabinę z lin. Linę akurat gdzieś tutaj mam jeszcze, akurat miałem w ekwipunku tamtym. I muszę jeszcze posiadać drewna, żeby mieć jakieś drewno. Ale żeby mieć jakieś drewno, to potrzebuję żelaza. W sumie żelazo mam tutaj, więc zrobię sobie... Mam trochę drewna, ale to jest niewiele. Dawaj. Więc zrobię sobie siekierę. Z tą siekierą wysiekierzę po prostu trochę drewna. Patrzcie, ten. A tak w ogóle to sobie przestawię na normal, bo miałem PC full. Jak to mówił Patryk z Minecraft Polska. Słuchajcie, trochę to, jakie tu jest drzewo ogromne. Zostawię je. To tak, tutaj ta moja miejscóweczka. No będzie troszeczkę do nadrobienia, to takich rzeczy się będzie pozbyć. Już słuchajcie, po tym weekendzie zrobię streama już normalnie, bo już wszystko sobie przywróciłem. Jest już wszystko w porzo i na szczęście no mogę powiedzieć śmiało, że już żem wszystko ogarnął. No i takich rzeczy się będzie też pozbyć. Tutaj ten drzewo tam kraftowe zostawimy oczywiście, bo takie drzewo się może przydać. Ty, jajka. Jajko. Dobra, pościłam tutaj takich trochę drzewek, takich tych. Mam takie malutkie tutaj. Znaczy niestety nie ma, przynajmniej nie było, nie wiem jak teraz, może coś, jakaś aktualizacja wyszła do czegoś. Żeby właśnie był mod na ścinanie drzew, taki wiecie. No wiecie o co mi chodzi, że ścinam ten jeden klocek i leci sobie całe drzewo. No kurczę, niestety na chwilę obecną nie było nic takiego pod 1.12. I to troszeczkę skutecznie utrudnia mi tutaj robotę. Zresztą sami widzicie, że jest to trochę problematyczne. Muszę sobie tutaj podstawić trochę drewna. Okej, okay, teraz zetnę to i pewnie drzewo poleci. Okej, okay, ale gdzieś tu jeszcze drzewo jest, widzę nawet tutaj. I właśnie to jest to, że trzeba się troszeczkę więcej namachać, niestety na ścinanie drzewa. I tu jeszcze też jedno jest, widzę nawet chyba. Znaczy w sumie to tyle może drewna mi wystarczy. Bo to muszę patyki ogólnie zrobić, nie? Więc może. Co się skradasz do mnie? Widzicie jak się w ogóle skradał? Ale żeśmy wycięli drzewo, poleciało 8 sadzonek. To akurat tutaj jeszcze posadzę. O, nawet więcej tych sadzonek poleciało. O panie, ile tych sadzonek? Jasny gwint. Mam nadzieję, że tutaj nie ma żadnych takich problemów z sadzonkami. 10 sadzonek. Ile jajek w ogóle? No w ogóle co chwilę jajka znoszą. Co ja z tych jajek mogę zrobić? Aha. Szansa na spawn. No, jednak nie było mi dane. Dobra, słuchajcie. Zmienimy sobie to na deski. Okej. Okay. I z tych desek zaraz zrobimy... patyki, z patyków zrobimy tą taką linową, jak to się nazywa, leder, drabinę.
Okej. Okay. Jak już tu jestem, to sobie to wrzucę tego. Może 10 sztuk jeszcze zamienię na ten i resztę. Okej. Okay. Bo tam sobie nie potrzebuję nie wiadomo ile, nie? Dobra, i teraz idzie ta, ta, tak. I tu idzie ten jeszcze. Ten. Razy to. Okidoki. Czyli ustawiamy to w ten sposób tutaj. To sobie tak weźmiemy. Okej, to na pół. Okej, i to też na pół. 4. Ja nie wiem, ile tego będę potrzebować tam. Ale myślę, że nie więcej niż stack. Akurat. Dobra. Okej, te patyki tutaj możemy sobie schować. I w ogóle, czekajcie, trzeba to obadać w ogóle, jak to działa. Aha. Bo to ogólnie... nie wiem, jak mam to zademonstrować. O właśnie, to będzie, to będzie dobra demonstracja. Widzicie? Ha! Zarąbiście. Aha, i mogę całość ten. Tylko tak. Ogólnikowo to wiecie, ja myślałem, że to będzie na zasadzie takiej, że wystarczy, że kliknę, bo dawniej był taki mod. Tylko nie wiem, jak się nazywał. Chyba to było Rope Plus, o ile dobrze pamiętam. Ale już ten mod niestety nie jest rozwijany, bo nawet sprawdziłem. Że tam mieliśmy dwie opcje. Albo taka lina, która wystrzeliwała i mogliśmy się po niej wspiąć. Chyba, że jest jakiś zamiennik. Czy coś wiecie, to możecie ten znać. Ewentualnie mogliśmy sobie wystrzelić też drabinę. I ona nam się po prostu sama rozwinęła. Albo był też mod, gdzie po prostu klikaliśmy. Tak, o, na przykład sobie tutaj. I ta drabina nam się rozwijała. A tutaj trochę... trochę jest to teraz problematyczne, bo niestety do góry jej nie postawię, więc tak naprawdę żeby sobie tą drabinę rozwinąć, to tak czy siak ja muszę wyjść tam do góry z buta. Albo przynajmniej tak, żebym tutaj mógł rozwinąć tą drabinę gdzieś. Chyba tak, chyba będzie tu. Sobie tak tutaj, o, to by było idealnie. Dobra. No i tu będziemy potrzebować ją do góry. Czyli my musimy dokładnie na tym klocku ją. Znaczy to tak czy siak, no to pasowałby mi trochę dyrtu. Żebyśmy mogli sobie tutaj dyrt do samej góry. Później go skopać. I ten. I normalnie się opuścić na tej. Kurczę, no bo to kicha jest, że nam się to nie rozwija, nie? Co z tego, że my mamy taką, która nam lewituje, że tak powiem, trochę. Ale to jest chyba. Chyba, że wykorzystam sobie to drewno nawet, nie? Tam zawsze coś tam do góry będzie. Dobra, dawaj tutaj dirt. Później to i tak skopię, nie? Zbiję i tak dalej, więc... zawsze mogę się ją posilić jakimś tym. Dobra, i tutaj... aha... dobra, teraz będziemy tu potrzebować... Ej! Dajcie mi ten, okej. Tu mamy tą, nie? Cyk. Myślę, że to będzie ten. Jest, kurczę, jedna czy dwie? Nie wiem. Nie, jedna. Czyli teoretycznie, jeżeli ja teraz postawię tutaj tą, to ona powinna... wow. Dokładnie. Powinna się tam podłączyć, mam nadzieję. Podłączyła się. Widzicie? Nie spada mi już poniżej 32. Wow! Kurczę, ale bym spadł. Okej. Okay. Teraz weźmiemy siekierę. Zetniemy sobie te. I mamy drabinę do samej góry. I zaraz właśnie po tej drabinie postaram się tam wyjść. Zobaczymy, czy jak się nie spadnie.
No, a słuchajcie, już tak mówię od przyszłego odcinka, znaczy do przyszłego, no jeszcze jakiś tam streaming, dlaczego to trzeba będzie zrobić. No, trzeba będzie zaliczyć, słuchajcie, już budowanie domu i tak dalej. No i drabina jest? Jest. Wychodzimy po niej. Słyszę, jakbym szedł po tym, po kamieniu, ale idę po drabinie, autentyk. Nie ściemniam, idę po drabinie. Ha. No i... Ale sprawdziło się jak najbardziej. Okej, okay, zobaczmy co w ogóle tu mamy. Szkoda, że kurczę noc idzie. Może tu w ogóle jakieś zwierzęta będą. Ale tu wieje w ogóle. I tak mygliście, to nie wiem, czy może chmury są. O kurczę, patrzcie, tu już jest ten. Ocean. Ojajaj, ale tam jest disco. Ale tu by pasowało przyjść, słuchajcie, jak będzie... Jak będzie ładna pogoda. Ogólnie tak sobie pomyślałem, że w takich górach tutaj może być dużo emeraldów na przykład. Co warto by było też wykorzystać i przekopać. Może trochę marbla i tak dalej. Więc takie rzeczy tutaj na pewno będę musiał wykonać. Pasuje mi ten jeszcze. Pasuje mi tutaj sobie jeszcze oznaczyć tą u góry jakimś, nie wiem, klockiem czy coś, żebym wiedział, że w tamtym kierunku właśnie jest moja drabina. Okej. Okay. Ogólnie łóżko ze spaniem wstawiłem sobie do tego magicznego typa, aczkolwiek zastanawiam się, żeby go czasem nie ubić. Bo innego typa to ja też, wiecie, bez problemu sobie znajdę. A ten tutaj będzie mnie zaraz czarował, jak tylko będę chciał, nie wiem, łóżko sobie przenieść do innej lokalizacji czy coś, to mnie zaraz będzie czarował. On jest tak, on nie jest ogólnie zaufanym typem człowieka. A ten w sumie jego domek taki, ten tu, mógłbym sobie na chwilę obecną przerobić pod swoje potrzeby. I tak dalej, nie? Przynajmniej żeby mieć jakiś dach nad głową, przynajmniej przez pewien czas. Wiecie co, tutaj trochę się obawiam o swoje życie. O, nawet kolorystycznie podejdzie to. O, od razu lepiej, nie? Siema. Słuchaj, jest taka sprawa, ja cię przyszedłem ubić, więc... Giń. O ty, gadzie. Serio, nic mi nie dał? Ale gad. Ty, a właściwie to... To... Aha, no tak, ja nie mam żadnej... Czekaj, czy to mogę rozbić? Mogę, mogę i mogę sobie to przejść. Przeniosę sobie to tu... Tu bardziej, o, okej. Okay. Te książki bym, kurczę, wszystkie, wiecie, wyrozbijał, bo to jest cenne ten, cenne miejsce, jakby nie patrzeć. I zamiast tych książek tutaj... I tu, tu możemy sobie dać, słuchajcie, te, no, jak to się mówi, skrzynki, nie? Ale przed tym właściwie, to jeszcze mogę się jeszcze przespać. No, jakąś chyba delirkę, że rękami rusza. Dobra, przespałem się, mamy dzień. Okidoki. Teraz tak, aha, tak, zastanawiam się, gdzie mam ten. Bo ja tą różdżkę mam tutaj jedną. Więc zobaczmy co się stanie. Aha, tak, ale nie mam tego czarodziejskiego kwiatu. Kurczę, gdzieś ten kwiat był. Tam były kwiatki, może ten kwiatek jeszcze mi się przyda. Tylko tak, że nie mam żadnej książki. Ale ciekawe co się stanie, że ja to włożę z kwiatem do tego. Może coś w tej różdżce się aktywuje. A patrzcie jak siedzą w cieniu. Cała brygada. Gdzieś ten kwiat był. Co oni w ogóle tacy żywotni? Jeszcze... Właśnie tu jest ten kwiat. Nawet dwa, nawet trzy, cztery. Raz. Dwa. Trzy i cztery. Okej. Okay. Cztery te dadzą mi chyba... O, nawet więcej, nawet osiem sztuk. Heh. Dobra, no szkoda, że nie mam kurczę tego. Tej księgi.
ale nie mam za bardzo skąd jej wziąć, bo ona była w dungeonie, a... Nie no, w sumie mógłbym się wybrać tutaj do jakiegoś dungeonu, chyba mam jakieś dungeony jeszcze po drodze tutaj w pobliżu, no zobaczmy, czekajcie. Tu jest wioska, tu się nie wygenerował. Mamy tu jakiś taki dungeonik. Albo co to jest, nie wiem, albo jakiś targ. Tu coś jest, ale tutaj chyba byłem, to jest ten, w którym właśnie mi nie poszło. Chciałby się zaśpiewać w życiu, znowu mi nie wyszło. Tu coś jest. Możemy tutaj się udać zobaczyć. X1, nazwijmy to po prostu X1. Ja tam się nie tepnę, wiadomo, bo z wiadomych przyczyn, ale mogę się tam wybrać i zobaczyć, co tam się będzie działo. Może tam jakaś księga będzie, ale pierw zamiast tej księgi, to muszę włożę tą księgę z tą różdżką i tymi całymi śmiesznymi, tymi, wiecie. I zobaczymy, co się stanie. Może się nic nie stanie, może właściwie musimy faktycznie tą różdżkę Magic się dzieje. Apply. Ty, patrzcie, a tutaj coś jeszcze można dać. A, może te książki tutaj. A czekajcie, jak to dodam. To się nic nie dzieje. Jak klikniemy apply. O, widzicie, empty slot. Aha. Dobra, aha, current spell, czyli aktualne zaklęcie. Dobra, czyli potrzebujemy faktycznie tej książki. Czyli jakieś tam jeszcze speed boostery są do tego, żebyśmy tam... Dobra, gdzie jest w takim wypadku nasz X1? X1 jest tutaj, a my się znajdujemy tutaj, czyli w odwrotnym kierunku. Musimy tylko przejść przez ten las, który tutaj... O, kurczę. A tutaj jest, a to jest ten klif, kurczę. Pytanie, czy ten klif tutaj się kończy? Będę mógł jakoś swobodnie przejść, czy będę... Ewentualnie wejdziemy po naszej drabinie i po drabinie sobie tam przejdziemy na drugą stronę, jeżeli tu będzie klif, bo chyba tu też jest klif, o ile dobrze pamiętam. No dokładnie, widzicie? Jest klif, jest, to jest taka idealna miejscówka, otoczona takim właśnie klifem. I tu wiecie, tu słuchajcie, tu w zimie nigdy nie będzie wiał. W dolince zawsze jest spokojnie. Tutaj też można było wypłynąć, ale dobra. Dobra, wejdziemy sobie tędy po tej drabinie, no i pójdziemy tam, w tamtym kierunku. Przejdziemy za ten klif, zobaczymy, co tam się będzie działo, no i zobaczymy, czy tam przypadkiem znajdę jakąś księgę zaklęć. Bo to w zasadzie, no, księga zaklęć tam jest potrzebna. Ja tego dokładnie potrzebuję. Którędy ja tam wlazłem? Księga zaklęć, jakieś zaklęcie by się przydało. Dobra, czyli idziemy tu do góry. Dobrze, słuchajcie, możecie zostawić łapkę w górę, tak w ogóle, bo liczę na was. Te kwiotki też se wezmę. Okej. I tam mamy w zasadzie 170 metrów. O, owce tu są. Ale tu wieje, tu widzicie. I widzicie, jak dobrze mieszkać gdzieś, gdzie jest klifik. Siedzicie sobie w takiej dolince, nic nie wieje, cieplutko jest, takie hehehehe. A tutaj jednak tutaj wieje. Ktoś ostatnio mówił, że to jest mój naglobek. Nie, słuchajcie, to są jojka. Tu możecie sobie jojko wziąć. Ja wiem, że z gniazda się jajek nie kradnie, ale... Poszło na mardę. Co jest, gdyby? Patrzcie, tu też jest tej... Au. Z tej strony też jest klif, o kurnie. Ale... Co jest? La. Okej, ileś tam rozłożyłem tych, więc mam nadzieję, że tam wystarczy w miarę. Dobra, ta drabina jest, powiem wam. Kurde, to jest tak zarąbiste. No trochę brakło, ale... Ach. Później muszę tutaj ten... Później muszę się tam dostać z powrotem. Nie gadajcie, że to jakaś tylko pozostałość po jakimś domku.
No nie. Serio? Serio? Czy jakiś dawny mieszkaniec tutaj był po prostu i zostawił to na pastwę losu. Ale czy tutaj w pobliżu jeszcze, jak już tutaj sobie jestem w okolicy tego X1, czy tu w pobliżu znajduje się jeszcze jakiś dungeon czy coś? Tutaj coś jest, widzicie? I to w zasadzie bardzo blisko. Tu się znajduje jakaś struktura. Tu na pewno to jest ta latająca wyspa. Tutaj są ruiny, te ruiny znam, w których nic nie ma. Tu jest ten cmentarz. I w zasadzie byłoby tego tyle w pobliżu. Więc dobra, jeszcze jak już tu jestem, mam tylko przejść kawałek prosto w zasadzie tutaj w tej linii prostej, to sprawdzimy to. Hola, tam jest skrzynka, widzicie? Ale czy to jest, czy to było... Tak, to była mowa o tym. Ale... Ty, lol. Bez jaj. Nie róbcie mi tego. Serio, nic tu nie ma w skrzynce? No nie. Zobacz, może tu coś jest pod spodem. Nie. Czyli wielkie nic. Dobra, w takim wypadku zobaczmy. No może coś tu jeszcze znajdę. Takiego wartego uwagi, co by można było zeksplorować. Kurczę, to strasznie mi nie leży to, że straciłem tamte. To będzie chyba coś takiego samego. Ale ewentualnie to będzie domek tego. Może bardzo podobne. Strasznie mi nie leży to, że straciłem tamte itemy. Ale patrzcie, to w sumie są dwa takie, nie? Oh my god! Patrzcie, jaki to jest piramida. W takiej piramidzie na pewno coś będzie. Piramida Majów, ewidentnie. I tutaj mam kolejną i jedną taką mniejszą. Tu jest jakiś kompleks też. Tu jest nawet wulkan, jakby nie patrzeć. Tu też coś jest. Także tutaj mamy dosyć sporo takich ciekawych rzeczy. To też tak wygląda podejrzanie tutaj, ta struktura na samym środku. Tutaj coś poniżej tej struktury też się coś znajduje. Tutaj też coś jest na jakichś jakby bagnach, czy co to jest. Może to są bagna albo jakiś inny taki dziwny biom. Następnie sawanna. Na sawannie mamy coś. Raczej nie. Tu mamy kolejny. To mi się wydaje będą te domki magiczne. Tutaj mamy kolejny domek jakiś. To chyba to jest z wiedźmi tych. Tu też mamy jakieś dodatkowe przy wiosce zarośnięty drzewami. Tu też coś się znajduje. Tu jest też dziwne. Aha. Czekajcie, tu był mój spał niedaleko. O, mamma mia. Patrzcie, jakie to jest bydlackie tutaj. Wow. I tutaj też mamy jakiś ten. No to w sumie chyba będzie nas czekać tutaj ta. Może tu się wybiorę taką większą eksplorację. Patrzcie, mamy takie jakby taką typową świątynię, nie? Ja sobie ją tutaj zaznaczę, świątynia. I wybiorę się tam przy najbliższej okazji, w następnym odcinku może. Bo tak czy siak, słuchajcie, muszę znaleźć jakąś księgę, która będzie zawierać zaklęcia albo zaklęcie. To jest jakiś krater. Tu kolejna wioska, jest szczelina. Tu kolejne. Dobra, no to mamy w sumie kilka. Mamy kilka obiektów, które. To mi wygląda, wiecie co? Na las craftowy. Ale z takim, kurde, obtoczeniem, takim, nie wiem, bagnistym, czy co to jest? Strasznie, nie? Takie creepy. To też ciekawie wygląda ten biom. Zobaczymy, słuchajcie, mamy całkiem sporo do zwiedzenia. Ale to już nie dzisiaj, tylko w następnym odcinku. Słuchajcie, w tygodniu, nie wiem czy to będzie poniedziałek, czy to będzie wtorek, będę robił streamika i na streamiku poogarniam sobie rzeczy do budowy
mojego domu oraz wytnę drzewa oraz wyznaczę sobie już swoją działeczkę. Także to taki jest plan na stream. Dobrze by było, słuchajcie, żebyście mi napisali w komentarzu, gdzie chcecie tego streama, żebym zrobił. Mocno chodzi mi po głowie, słuchajcie, Twitch, żeby rozwijać jednak tego Twitcha. Ja wiem, że na Twitchu jest mniej ludzi i tak dalej. Ale przy obecnym stanie YouTube'owym, no jest... no nie jest to jakaś, słuchajcie, super ekstra platforma, gdzie... Znaczy platforma, mówię o YouTubie tutaj, że... jednak jest pod górkę twórcom. I tak się właśnie zastanawiam, czy by sobie tego Twitcha awaryjnie też nie rozwijać, gdzie... no, jest to jakaś alternatywa dla samego YouTube'a, nie? Dlatego dajcie znać, co wy o tym myślicie. Wypowiedzcie się w komentarzu, to będzie naprawdę dla mnie na plus, jak się sami wypowiecie. Tylko nie kierujcie się tym, wiecie, że oglądacie filmiki na YouTubie, to też, nie? Tylko... no... możecie się wypowiedzieć. Okej, okay, idziemy do góry i tam... aha, z góry tak będę musiał, słuchajcie... będę musiał przejść do swojej tej... do swojej drabiny, którą mam tam gdzieś. Tą drabinę sobie zostawiam tutaj, bo może będzie mi jeszcze przyda... O, Jesus! Oh my god! Ale fart, ale fart. Ale ze mnie fart. Ale ze mnie fart, ale ze mnie fart. Ogólnie miałem farta, że go ubiłem, nie? Dobra, tu gdzieś... miałem sobie postawić coś przy tym. Przy krawędzi, ale to w sobie... o! Gdzie jest moja ta? Miałem sobie coś postawić. Także... a dobra, mam. Ha, ha, ha. Że mnie to stąd teraz nikt nie zestrzelił. O, tak też by się mogło zdarzyć, że ktoś mnie zestrzeli. Okej. Okay. Kurde, te ptoki z góry, to mi się, wiecie co, one wyglądają jak te, jak takie stojące szkielety z przygotowanym łukiem, nie? Bo mają te skrzydła tak złożone i one tak siedzą i czekają, siedzą i czekają. A nuż będzie ktoś szedł i sobie go ustrzelę, nie? To jest takie wścibskie ptoki. Ale wyobraźcie sobie, tak, jakby takie duże ptaki latały w Polsce. Ja pierdzielę. Pomyślcie sobie, umyliście samochód i taki ptak nad wami przelatuje i zrzuca swoją bombę. Ale byłby... ale ci się ptak zesrał. Masakra. Tak, to naprawdę gołębie to byłyby malutkie prysztaki. Dobra, słuchajcie, no to co, widzimy się w kolejnym odcinku w sobotę i widzimy się na streamie w tygodniu. Oczywiście streaming będzie zapowiedziany tak czy siak, czy to będzie na YouTubie, czy to będzie na Twitchu, ale chciałbym się zdecydować już typowo na jedną platformę, więc czekam na wasze opinie w komentarzu i weźcie sobie to naprawdę głęboko do brzuchów. Bo nie powiem, że do serca, do brzuchów, bo w brzuszku zawsze lepiej. żebyście się wypowiedzieli na ten temat. A my się widzimy, tak jak mówię, za tydzień w sobotę. No i w tygodniu na streamie już podczas tam zbierania materiałów i tak dalej. I być może pewnie zaczątku budowy mojego domu, mojej fortecy. Tymczasem trzymajcie się, na razie, hej hej.